Kiedyś trzeba spróbować każdej gry, a przynajmniej jeżeli po latach takiej popularnej gry jak Roblox, moi drodzy, nie było mi dane spróbować wcześniej. Nie wiem, zbraniałem się przed tym, rękami i nogami się zapierałem, powiedziałem sobie nie, Roblox to w ogóle gra dla dzieci i nie zamierzam w to nigdy zagrać, ale w końcu w 2023 odpalam ją i dzisiaj, moi drodzy, sprawdzę, czy ja jako stary dziad na tym YouTubie potrafię się cieszyć jeszcze takimi minigierkami, które są oczywiście w Robloxie. Moi drodzy, pierwsze co, to taka ciekawostka, bo zauważyłem, że mnóstwo jakichś polskich map jest i na przykład Sejm RP, czyli jeżeli ktoś na przykład chce tutaj politycznie podejść do tematu, to chyba jestem ja, uśmiechnięty, jak zwykle. O, proszę bardzo, możemy nawet tutaj wejść. Jak widzicie, mamy Sejm, tutaj oczywiście pusto, no bo jak to politycy, oni często sobie po prostu bimbają i nie przychodzą do roboty. Ale co, mamy tutaj, o, tutaj patrzy, co się dzieje. Dodatkowo tu chyba jeszcze wyniki głosowania. Tak, tutaj mogą się wyświetlać wyniki głosowania. Tutaj mamy nawet, jak widzicie, chyba do głosowania elegancko. Tak, tutaj można oddać głos. Już mam imię i nazwisko. W ten sposób można takiego polityka jakiegoś tutaj roleplayować. Dobra, widziałem też jakieś fajne nagrania na YouTubie, gdzie w transmisjach na żywo po prostu młodzi ludzie zbiegają się na Discordzie i robią tutaj takie pseudo posiedzenia właśnie na tej mapie. Ciekawa rzecz. Ostatnio strasznie popularne stały się parafie, a raczej mapy, które tutaj symulują jakąś konkretną parafię, prawdziwie istniejącą, i na wzór tego powstały tutaj różnego rodzaju obiekty 3D, na wzór kościołów. I nawet msze są jakieś. Poczekajcie, ty, tu chyba akurat msza jakaś nawet trwa. Biją dzwony. O! Dzieje się. Co jest grane? To jest tu msza w końcu, czy to nie jest msza? Co to w ogóle się dzieje? What the fuck? Co jest grane? Dobra, przejdziemy sobie do innej, bo tutaj już chyba trwała jakaś msza. Stały się strasznie popularne. Ja też o tym pisałem, że właśnie niektórzy robią na tych mapach takie, można powiedzieć, roleplayowanie prawdziwej mszy. Przeważnie to są chyba jacyś młodzi ministranci, którzy znają się na rzeczy, wiedzą, jak te obrządki tutaj powinny być przeprowadzane, kiedy jaka modlitwa i tak dalej. I stały się to dosyć popularne nagrania, które obiegły internet, a nawet TikToka. Więc jak widzicie, odwzorowane tutaj są parafie bardzo dobrze. Ja nie znam tej parafii, nie znam tej konkretnej, tego konkretnego kościółka, ale podejrzewam, że ktoś je odwzorowywał jeden do jeden, tak jak faktycznie u nich w mieście wygląda konkretna parafia, bo są też na przykład Jasna Góra i tak dalej, więc tutaj naprawdę też odwzorowują bardzo dobrze te świątynie. Tutaj akurat święty Florian, patron strażaków. No, dzieje się naprawdę, no, ja jestem pod wrażeniem. O, można jeszcze złożyć ręce, tak? Okej. Okay. Jest jeszcze My Summer Car i w My Summer Car, moi drodzy, jest bardzo dużo różnych trybów i można zobaczyć, jak to wygląda. To też jest ciekawe. Można by było zrobić w sumie całkowicie osobny odcinek z tego My Summer Car w Robloxie, bo niektóre tutaj wersje są zrobione tak na szybko, byle jak, a niektóre naprawdę ciekawie wyglądają. Więc jeżeli byście chcieli, to napiszcie, albo dajcie dużo łapek i napiszcie w komentarzu, czy zrobić całkowicie osobny odcinek tylko dla My Summer Car właśnie w Robloxie, bo myślę, że tutaj też można by było ciekawie pokazać, jak wygląda ta wersja. Tym bardziej, że wtedy ta gra jest po prostu darmowa, ale naprawdę ona czasami wygląda bardzo, bardzo podobnie. Tutaj akurat trochę polecieli z tematem, bo tu jest jakaś mapka, na której jest wszystko obok. I tutaj są pojazdy, Tejmo sklep, tutaj jest ta stodoła, nie, no to nie, to akurat ta mapa średnie. To jest chyba wersja, w której serio da się dobrze porobić niektóre rzeczy, zaraz zobaczymy. Wow, nawet intro jest. Ej, ciekawie, wygląda, i nawet dźwięki są, i nawet to wygląda, jakbyśmy faktycznie byli. O, ty, ciekawie to wygląda, patrzcie. Wygląda jak prawdziwy, jak My Summer Car. I tutaj są też, można, tutaj można robić różnego rodzaju naprawy, można ulepszać, można jeździć. O, ty, ciekawie to zrobili. Dobra, no to co, dajcie znać, jakbyście chcieli, to mogę zrobić całkowicie osobny odcinek o My Summer Car w Robloxie. Dobra, ale to z takich rzeczy, o, Wiedźmin, Witcher 3. Ty, Witcher Simulator, wygląda ciekawie, pokaż. A, bardzo fajny pistolet.
Wiedźmiński. Dobra. Wow, 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 wow. Aha, okej. I teraz armor kit, tak. No to ciekawie wygląda ten Wiedźmin. Co to jest? Dobra, nie, to jest tragedia. Dobra, ale jak tu się teraz na przykład szuka najciekawszych map? Bo ja bym chciał wiedzieć, co jest trending. Treasure Hunt Simulator, co to jest? Bierzemy kolor jakiś? Treasure Hunt Island, spoko. Pokaż, i ładujemy skarby. Zbieram skarby do tego? Okej, czaję, ale dla mnie jako starego dziada to chyba... To chyba nie. A oni robuxy jakieś tutaj sprzedają. To jestem ja. Całkiem ciekawie to wygląda. I co teraz można robić? Ty, tu są porobione całe w ogóle takie MMO gry, gdzie w sumie możemy wchodzić na te mapki. Możemy... A, okej, boksujemy. Możemy sobie expić postać. Tutaj normalnie trenują ludzie, patrzcie. Ty, trening robią MMA. Co jest grane? Tutaj jest trening. Tutaj mają trening. Bed Wars. Bed Warsy tu są. Merch Simulator. To są wszystko jakieś takie gierki, wiecie, które angażują mnie jako starszego gracza na, nie wiem, na 5 minut. Escape, tak? To są jakieś parkury, jakieś tutaj giereczki. W ogóle te miniaturki są takie... O Boże, to tak jakbym takich youtuberów widział i te miniaturki takie zrobiłem. McDonald's, Escape from McDonald's. Tu jakiś Maple Hospital, Island Dinner. Co się tu dzieje w ogóle? Tu jakieś Minecraft... Ja muszę to zobaczyć. Co to jest Minecraft w Roblox? Jasny gwint, to jest w sumie no normalny Minecraft. Ej, wygenerowane jest wszystko elegancko. Tutaj ktoś stworzył, jak widać, niektóre takie rzeczy. Tutaj są zbroje też. Więc jakieś wszystkie rzeczy tu można robić. Okej. Ale jeszcze jest coś takiego... Polish, czekajcie, zaraz zobaczymy Polish, bo tutaj jest Winter Polish Car Driving. To mnie będzie tutaj ciekawiło, to może być ciekawe. Disconnect, amount of, no, 15 dni. A, czyli nie mogę zagrać w to. Szkoda, ale to wygląda naprawdę ciekawie. Magazyn powiatowy w Sławnie. Tutaj Car Driving Poland. No nie, to też nie działa. Co jest grane? Warsaw Railway Simulator. O, to może być ciekawie. VAR. Ach, Jezu, to się tyle ładuje, bez przesady. Car Crushers tu. Co to jest? Pokaż. Derby Arena, let's go. Co? Rozwalili mi samochód. No to jest... Nie, no dobra, ja wam powiem tak, fajnie, Roblox jak najbardziej, czekam na wasze informacje, czy graliście w Robloxa, jakie są wasze doświadczenia. Jest tu tak dużo minigierek, że jeżeli się nie zna konkretnej, jeżeli jakiś znajomy was chyba nie zaprosi do wspólnego grania, to szczerze mówiąc nie wiem, za co się zabrać i żadna mi nie sprawia tutaj frajdy na dłużej niż, nie wiem, albo chyba że jakbym 5, 6, 10 lat temu, bo ta gra już chyba kilkanaście lat istnieje, gdybym może wtedy spróbował, może wtedy bym inaczej odbierał, może wtedy bym się bardziej jarał. Na ten moment to w sumie nie żałuję tego, że nie grałem w Robloxa wcześniej, bo jednak widzę, że to chyba nie jest mój klimat i tak jak są jeszcze też inne gry, to może jak ktoś jest młodszy, o właśnie, o, a może są tutaj osoby, które grały w Robloxa jak były bardzo młode i wtedy im się podobał, a teraz w sumie już nie mogą na niego patrzeć, albo wręcz przeciwnie. Czekam na informacje wasze, ja się z wami żegnam. To były takie moje przemyślenia odnośnie Robloxa w 2023. Osoby, która po raz pierwszy w ogóle w tym roku tego Robloxa złapała w życiu. No i to tyle. W opisie macie linki g2.com, gdzie możecie kupować fajne gry w przecenach. To jest sponsor tego kanału, jeśli chodzi o giereczki. Oraz Instagram, Facebook i na Twitchu codzienne są streamy. A jakbyście chcieli osobny materiał z Robloxa, ale z My Summer Car, to dajcie znać w komentarzu albo dużo łapek dajcie i tak dalej. Tyle. Nara, trzymajcie się i moi drodzy, jeżeli wam się podoba w Robloxie grać, to super. No to jeszcze możecie też dać jakieś takie najbardziej ambitne i najbardziej zaawansowane przykłady gier w Robloxie w komentarzu. To może jeszcze w przyszłości gdzieś tam odpalę sobie i sprawdzę.